Panie Kamilu, wyszedł pan przed chwilą z budynku prokuratury rejonowej w Siemiatyczach. Złożył pan zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Proszę powiedzieć, bez nazwisk, tylko pierwszą literę nazwiska, o kogo chodzi i o jakie przestępstwo chodzi. Chodzi o panią Justynę Z., która oszukała mnie na kwotę 20 tysięcy. Nawiązała z nami kontakt, stwierdziła, że nie ma w ogóle nic wspólnego z tą sytuacją, przy czym zaprzeczyła poprzednim zeznaniom. Chodziło o wyłudzenie kwoty zaliczki na Mercedesa sprowadzonego ze Stanów Zjednoczonych. Tak, oczywiście chodziło o kwotę zaliczki w wysokości 20 tysięcy złotych. Czy uważa pan, że ona uczestniczyła w grupie przestępczej? Wydaje mi się, że raczej tak. Gdyby miała czyste sumienie, na pewno nie postępowałaby w ten sposób, nie zwlekałaby w ogóle z tym, żeby z nami się spotkać. Dzisiaj w czasie rozmowy telefonicznej zaprzeczyła w ogóle, okłamała nas, że udostępniła konto. Tak, oczywiście okłamała nas, że udostępniła, czyli zaprzeczyła poprzednim zeznaniom. Czyli zeznania złożyła dwukrotnie na policji, teraz twierdzi zupełnie coś innego. Czy uważa pan, że może matacie się w tej sprawie? Tak, oczywiście. Teraz będzie oczekiwał pan na decyzję prokuratury rejonowej w Siemiatyczach. Czy ma pan nadzieję na to, że śledczy w końcu ustalą, co się dzieje tutaj na tym terenie i dlaczego pani Justyna Z. udostępnia swoje konto do popełnienia przestępstw? Mam nadzieję, że sprawa szybko się wyjaśni, ponieważ jest jeszcze więcej poszkodowanych w tej sprawie, także po prostu... Czy to prawda, że ci przestępcy są aktywni w internecie, tak, i nadal oferują samochody? Tak, oczywiście oni nadal oszukują kolejnych ludzi. Nie jestem tylko jedyną osobą. No i mam nadzieję, że ta sprawa po prostu szybko się wyjaśni. Po tych wszystkich wydarzeniach dzisiaj, pan mocuje się z tą sprawą od wiosny, od marca 2019 roku, dzisiaj mamy 12 lipca. Zdecydował się pan dzisiaj o tym, że powiadomi pan też biuro detektywistyczne Krzysztofa Rutkowskiego. Dlaczego pan chce się zwrócić do Rutkowskiego o pomoc? Sądzę, że biuro detektywistyczne Rutkowski ma duże doświadczenie w łapaniu takich przestępców i pomogą szybko mi załatwić taką sprawę, nie? Dziękuję, będziemy się przyglądać i mamy nadzieję na sprawne działanie organów ścigania tutaj w województwie podlaskim.